ci jest, syneczku? Boję się, boję. Czego ty się boisz? Diabeł, widłam, chciał mnie na księżyc zarzucić. Znów ci się przyśniło. Uspokój. Uspokój się, syneczku. Matynko, patrz, znów diabeł. Ależ dziecinko, to tylko cienie drzew. Witam Państwa serdecznie w Iluzjonie. Dzisiejszy program poświęcamy Marii Malickiej, aktorce, jak to ujęliśmy w tytule, pięknej i zagubionej. Dlaczego piękna, nie trzeba chyba tłumaczyć, a dlaczego zagubiona, powiem za chwilę. Zagrała przed wojną zaledwie w 10 filmach. Po wojnie w jednym. Uważana była za jedną z najzdolniejszych, najbardziej utalentowanych i najbardziej lubianych polskich aktorek. Ale przede wszystkim teatralnych. Za filmem nie przepadała. A też i filmowcy tak bardzo o nią nie zabiegali. Dziwne to, bo była aktorką wszechstronną. Na scenie grała z powodzeniem zarówno role dramatyczne, jak i komediowe. Na ekranie nie pojawiła się w ani jednej komedii. Urodziła się 9 maja 1900 roku w Krakowie. Z teatrem imienia Słowackiego związana była od najmłodszych lat. Bywała w nim zresztą bardzo często, jako że jej ojciec w nim pracował. Mała Marysia angażowana była do wielu przedstawień, w których występowały dzieci. Między innymi wystąpiła w Mickiewiczowskich Dziada. Po ukończeniu pensji sióstr prezentek uczyła się sztuki aktorskiej w szkole dramatycznej przy Instytucie Muzycznym. Swe profesjonalne występy rozpoczęła, gdzieżby indziej, w Teatrze Słowackiego. Był rok 1918. Nie pobyła tu krótko, po czym zaangażowana została do pierwszego zespołu Teatru Bagatela. W roku 1923 przeniosła się jednak do Warszawy. Do wybuchu II wojny światowej grała w Teatrze Polskim, Narodowym i Letnim. W tym samym 1923 roku nastąpił jej debiut filmowy, ale nie sądzę, by to było przyczyną przeprowadzki do stolicy, bo film, poza zdjęciami Zbigniewa Gniazdowskiego, był dosyć kiepski. Nazwany został dramatem serca kobiecego, a jego bohaterami byli cnotliwi ziemianie i występni bandyci Apasze. Maria Malicka grała jedną z prostytutek. Ona sama uznała swoją pierwszą próbę ekranową za nieudaną, choć jeden z recenzentów uważał, że grała tu lepiej od Jadwigi Smosarskiej. Minęły 4 lata, zanim Maria Malicka stanęła znowu przed kamerą. Ale zanim to nastąpiło, była jedną z założycielek Towarzystwa Filmowego Warszawska Unia Artystyczna. Nic konkretnego z tego jednak nie wyniknęło. W drugim swym filmie zagrała już główną rolę. Film nosi tytuł Zew Morza. Jest to pełna niespodzianek i dramatycznych zwrotów akcji opowieść o miłości, która nie ma granic. Miłości dzielnego młodzieńca i nie mniej dzielnej i uroczej panienki z dworu. Prasa dobrze pisała o aktorach, a gorzej o reżyserze. O Marii Malickiej można było przeczytać między innymi, że dysponuje żywością, ogniem, temperamentem, pewnością gestu i wdziękiem ruchu.
tym samym 1927 roku trzeci film i kolejna główna rola. W Mogile nieznanego żołnierza gra Maria Malicka, córkę kapitana Legionów, która bezgranicznie kocha swego ojca i czeka na jego powrót z wojny. Wszelkie wysiłki aktorki szły jednak na marne, ponieważ niweczyła je nieznośna charakteryzacja dojrzałej kobiety na nastolatkę. Następny film, w którym Maria Malicka zagrała główną rolę, była Dzikuska. Ową Dzikuską jest córka właściciela majątku, jedynaczka o, jak pisano, zaniedbanej bardzo edukacji i niezwykle krnąbrnym charakterze. Mają z tego wyleczyć student korepetytor. Czym się to kończy, łatwo przewidzieć. Malicką oceniano na różne sposoby. Jedni pisali: pierwszorzędna, prawdziwie europejska, artystyczna, świetna szminka, czyli wygląd. Inni twierdzili, że rola 15-letniej dziewczynki nie leży w granicach jej talentu. Jeszcze inni uważali, że wykazała, cytuję, duży rozmach prymitywnej duszy dzikuski, dużo uroku i naturalnej mocy. Na marginesie dodam, że podczas zdjęć do tego filmu poznała swego już wkrótce męża, który tu debiutował. Był nim przyszły amant polskiego filmu Zbigniew Sawan. Kopalnia musi być polska! My, górnicy, musimy wiedzieć, dla kogo pracujemy! Nie chcemy pracować dla zysku obcych! Kolejna główna rola Marii Malickiej. Dziewczyna wiejska Marysia Żurkówna, która uwierzyła w miraże raju na drugiej półkuli. Film nosił tytuł Szlakiem Hańby, a powstał na podstawie powieści Antoniego Marczyńskiego. Choć autor twierdził, że najpierw napisał scenariusz, a potem dopiero powieść. A powieść miała wszystko tłumaczący tytuł: W szponach handlarzy kobiet. Napisano, że w tej roli była Maria Malicka o wiele lepsza niż w dotychczasowych swych filmach. W filmie Janko Muzyka, jednym z pierwszych polskich filmów z oryginalną, specjalnie napisaną muzyką przez Grzegorza Fitelberga. Nuty niestety zaginęły. Maria Malicka nie grała, rzecz jasna, tytułowej roli, ale główną kobiecą. Na próżno by jej jednak szukać w noweli Sienkiewicza. Scenarzysta przy udziale reżysera dopisał ciąg dalszy losów Janka. I w tym dopisanym fragmencie Maria Malicka gra rolę śpiewaczki, która docenia i kocha dorosłego już Janka. To w tym filmie po raz pierwszy zaśpiewała. Napisano, że ma głos silny i dźwięczny. Płyty z nagraną muzyką i jej głosem, jak już wspomniałem, zaginęły. Wiatr od morza był filmem poważnym, adaptacją powieści Stefana Żeromskiego. Przedstawiał skomplikowane stosunki polsko-niemieckie i walkę o polskość Pomorza. Dwie opinie ówczesnej prasy. Pierwsza. Maria Malicka, mimo niefotogeniczności maski, czaruje subtelną grą, przepojoną liryzmem najczystszej wody,
a nadto wykonywa dwie piosenki. I głos drugi. Świetni Eugeniusz Bodo i Adam Brodzisz nie mają żadnego równoważnika w niezdecydowanym działaniu Polki, Teresy, w osobie pani Malickiej. Postacie jednoznaczne, jednowymiarowe, bez powikłań, nie były jej bliskie. To też po jeszcze dwóch filmach na 5 lat wycofała się Maria Malicka z pracy w filmie. Oddała się całkowicie pracy w teatrze, co dawało jej prawdziwą satysfakcję artystyczną. Przez pewien czas miała zresztą własny teatr. Do teatru chodziło się na Malicką. Jej uroda i elegancja budziły podziw i uznanie. W 1939 roku została królową mody na balu przemysłu filmowego. Sztuki, w których występowała, oglądali marszałek Piłsudski i prezydent Mościcki. Karol Iżykowski napisał: Malicka jest aniołem zesłanym do teatru przez Boga. Zacznijcie wargi nasze chwalić, Pannę Świętą. Zacznijcie opowiadać cześć jej niepojętą. Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy, a wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy. Ostatnim jej filmem przed wojną, a przedostatnim w ogóle, była baśń filmowa Pan Twardowski z roku 1936. Potem nastąpiła absencja w pracy filmowej do wybuchu II wojny światowej. W czasie okupacji niemieckiej zdarzyło się to, co nazwałem w tytule mojej opowieści zagubieniem, które miało przykre dla niej następstwa. Ale do tego wrócę przy innej okazji. Jedynym filmem po wojnie, w którym zagrała epizodyczną, lecz wymowną i wyrazistą rolę, była Bariera Jerzego Skolimowskiego. Pan Twardowski był filmem, o którym hollywoodzcy Amerykanie mówią all stars, bo kto tu nie gra? Franciszek Brodniewicz w roli tytułowej, Kazimierz Junosza Stępowski, Diabeł, Stefan Jaracz, Alchemik Marcin, Maria Bogdan, Kasia, Elżbieta Barszczewska, Neta, żona Twardowskiego, Bogusław Samborski, narzeczony Nety, Józef Węgrzyn, król Zygmunt August, Michał Znicz, sędzia, Stanisław Sielański, sługa, Jan Kurnakowicz, Maciek, Maria Malicka, matka Twardowskiego, Zofia Lindorfówna, królowa Barbary. A przedwojenny tygodnik Kino napisał o Marii Malickiej krótko i węzłowato: Ćwiklińska i Malicka ponad wszelkie pochwały.